Poranna rozmowa Radio opole. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry. Na początek chciałbym, abyśmy się odnieśli do tego, o czym, o czym wszyscy w tej chwili mówią, czyli o kwestii związanej z polityką wobec Ukrainy. Ona wymaga rewizji po tych ostatnich wypowiedziach polityków ukraińskich? Ja myślę, że też musimy patrzeć na to wszystko przez kontekst bezpieczeństwa Polski. Tak? My całą pomoc, którą oferowaliśmy militarną Ukrainie i wywieranie presji na innych krajach Europy Zachodniej, żeby wspomagały tutaj Ukrainę w dozbrojeniu się, w tym, żeby mogli skutecznie odpierać agresję rosyjską, było również w interesie Polski. Tak? Im szybciej zakończyć ta wojna i jeśli dołożymy cegiełkę do tego, żeby to Ukraina, E, powstrzymała tę te agresję i wybroniła się przed tą agresją, e, no to przecież odsunie jakby tę agresję od naszych granic, w związku z czym jest to również w naszym interesie. I tutaj myślę, że ta rewizja nie jest potrzebna. Tak? Znaczy ja rozumiem, że ale tutaj nie padło... Czyli Nowa Lewica nie spróbuje nic ugrać na tej sprawie politycznie w trakcie kampanii? Nie, uważamy, że to co powinno być, to co powinno leżeć jakby tutaj wśród polityków i polityczek to jest bezpieczeństwo Polski, ale również bezpieczeństwo Ukrainy. I naszego jakby tutaj wsparcie naszego sąsiada jest kluczowe również z perspektywy naszego bezpieczeństwa i odpowiedzialność wymaga tego, żeby czasami powściągnąć się w słowach, niż pójść za daleko, biorąc pod uwagę, że my jesteśmy teraz w bardzo gorącym okresie, i wielu osobom puszczają nerwy i jest to kompletnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że mamy kampanię wyborczą, że. Wszyscy czują pewną presję, ale my powinniśmy no, zachować się dużo bardziej odpowiedzialnie, właśnie w takich ale momentach. Ale są tacy, którzy spróbują to wykorzystać i pewnie też napędzą przy okazji te nastroje antyukraińskie, które już gdzieś tam w sondażach widać. Tak, ale moim zdaniem to jest kompletnie nieodpowiedzialne nie również z perspektywy przyszłości Polski, ponieważ wiadomo, że część z osób, które tutaj przyjechały, będzie chciała zostać nawet po, po wygranej wojnie przez Ukrainę. Prawda jest taka, że tutaj już było bardzo dużo pracowników i pracownic Ukrainy w Polsce. Więc wydaje mi się, że takie zaostrzanie nastrojów antyukraińskich jest bardzo szkodliwe również właśnie z perspektywy przedsiębiorców, którzy potrzebują rąk do pracy, z perspektywy mieszkańców, którzy no, zaprzyjaźniają się, którzy wchodzą w relacje, którzy zakładają związki małżeńskie. Przecież to jest wszystko również z tej perspektywy po prostu bardzo szkodliwe, więc ja bym naprawdę tutaj apelowała o powściągnięcie języka i o zachowanie się bardziej odpowiedzialnie. Ale to jest też żeby poniekąd część tej Dyskusji, która się znowu rozpętała wokół kwestii związanych z napływem imigrantów do Europy. Widzimy, co dzieje się na Lampedusie. No, u nas też ta dyskusja ma swoją własną twarz związaną z tak zwaną aferą wizową. Czy myśli pani, że uda się znaleźć jakiś konsensus polityczny? Ja myślę, że konsensus polityczny przed wyborami na pewno nie jest możliwy ze względu na to, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość bardzo zależy na tym, żeby podkręcać te nastroje antymigranckie, co w kontekście właśnie afery wizowej jest o tyle. Y no to jest hipokryzja tak no bo z jednej strony widzimy że te osoby które są przetrzymywane na granicy na tym pasie gdzie nie mogą wejść do Polski ale już nie mają możliwości wrócić na Białoruś jednocześnie kiedy na tę Białoruś wracają są w stanie po prostu taką wizę kupić i znamy ale mamy do to Pani znamy doniesienia medialne właśnie, właśnie wszystko opiera się na doniesieniach medialnych oczywiście że tak no bo prawda jest taka że prawdę poznamy w momencie w którym wejdziemy do ministerstwa spraw zagranicznych i będziemy to zweryfikować jako opozycja, obecna opozycja, a Ale to dopiero w w wyborach, kolejny tak? rząd. Oczywiście, że tak. No Prawo i sprawiedliwość słynie z tego, że nie udostępnia dokumentów, że nie Nawet pokazuje. Posłom? Oczywiście, że tak. Ja wielokrotnie prosiłam o różnego rodzaju dokumenty, które mi nie zostały udostępnione. Prosiłam o to, żeby e, odpowiedziano mi na różne pytania i mam wiele interpelacji, e, na które po dziś dzień nie odpowiedzi. A udostałam. kontrole poselskie? Kontrole poselskie bardzo różnie wyglądały. Na przykład w Ministerstwie Rodziny udawało, i w Ministerstwie Zdrowia udawało mi się uzyskać dosyć dużo informacji, a w innych ministerstwach nasi posłowie odbijali się od ściany. I prawda jest taka, że to bardzo zależy od sprawy, bardzo zależy od ministerstwa i bardzo zależy od departamentu, z którego próbuje się uzyskać informacje. No ale też jest raport Fundacji Batorego, który pokazuje, że właśnie to uzyskiwanie informacji, czy to przez obywateli i obywatelki w formie udostępniania Wniosku o udostępnienie informacji publicznej, czy właśnie odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów bardzo radykalnie się pogorszyło Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, trochę o programie Nowej Lewicy. Wyjąwszy kilka punktów, to jako żywo pasuje mi to do takiego fragmentu, jeśli Pani pozwoli, cytat. Robotnicy mają prawo do pracy, aby zarobić na życie, jak również do zakładania związków zawodowych w celu ochrony własnych interesów, wszyscy pracujący mają prawo do godnych i sprawiedliwych płac oraz bezpiecznych warunków pracy. Ten cytat to jest fragment definicji społecznej nauki Kościoła na Wikipedii. E, no tutaj myślę, później że... później spoglądam w program Nowej Lewicy i jako żywa mi to pasuje. To prawda, tylko my mamy jeszcze tam mały dodatek i to są prawa kobiet, świeckie państwo, no, no prawa oprócz tych kilku więc... elementów. E, tak, ale myślę, że tutaj jeśli chodzi właśnie o te kwestie społeczne, to my się... Bardzo często zgadzamy z osobami, które właśnie tą naukę społeczną, naukę kościoła mają w sercu, co też pokazuje, że jakby mamy też w ogóle kato -lew tak naprawdę na lewicy, czyli. Osoby, które są katolikami i jednocześnie są na lewicy, współpracujemy z różnymi organizacjami katolickimi, więc my naprawdę na lewicy jesteśmy bardzo otwarci. To znaczy, ale to nie jesteście na nas... wojnie z kościołem? Nie, my uważamy po prostu, że potrzebujemy rozdziału kościoła i państwa. I to jest tak naprawdę kluczowe, ale to oznacza, że. Każdy ma prawo wierzyć, każdy ma prawo opierać swoje życie na wartościach, które wyznaje. I my szanujemy, to bardzo to szanujemy i współpracujemy, tak jak mówię, z różnymi organizacjami. I kiedy pan mi cytuje definicję społecznej nauki kościoła, to mnie to nie obraża, bo ja uważam, że my naprawdę mamy bardzo wiele wspólnego. Ale Jeśli macie też o te wiele kwestie... wspólnego w kwestiach dotyczących od... no, praw podstawowych człowieka, tak można powiedzieć. Oczywiście, więc jakby my tu jesteśmy pewnym uzupełnieniem. Tak, dla nas mhm. ta, ta kwestia, dotycząca właśnie świeckości państwa, praw kobiet, tego, żeby kobieta mogła decydować o swojej płodności, żeby mogła zarabiać tyle samo, co mężczyzna, bo tutaj jest bardzo ciekawy postulat, skoro już rozmawiamy o postulatach lewicy, czyli 100% płatnego L4, 100% płatnej opieki nad dziećmi, no bo w sytuacji, w której mężczyzna i kobieta mają nawet to samo na umowie, tak, czyli mają tę samą płacę na umowie, to kiedy kobieta zajmuje się dzieć, dzieckiem, kiedy kobieta choruje ze względu na to, że zajmowała się chorym dzieckiem, bo to jest normalne, że po prostu pójść ta grypa jakoś, ona nie znika, tylko przechodzi na tę osobę, która się zajmowała tym dzieckiem. No to okazuje się, że ta osoba jest karana. Najczęściej jest to właśnie kobieta. Więc tutaj nasz postulat, który mówi 100% płatnego L4, wychodzi również naprzeciw właśnie równości płac. To jest kwestia praw mniejszości. My tutaj naprawdę staramy się myśleć o Polsce jako o takim europejskim państwie dobrobytu, które z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo, czyli jeśli powinie mi się noga, jeśli będę potrzebować pomocy, to będę mógł mogła ją otrzymać. Hmm. Jeśli wysyłam swoje dziecko do szkoły, to to jest dobra szkoła, w której nauczyciele dobrze zarabiają. Dobrze pani poseł, ale co miała na myśli posłanka Joanna Shering Wielgus, gdy tutaj w Opolu mówiła, że chcemy pełni praw kobiet, ale nie takich sprzed 2015 roku? No tak, no wtedy nie było um, pełni praw kobiet, w tym sensie, że e, na przykład dobrze, że był program refundowany, program in vitro i do tego trzeba wrócić, ale prawda jest taka, że mieliśmy tak zwany, no, my go nazywamy pseudokompromisem, jeśli chodzi o prawa kobiet, czyli prawo do, no przerywania, tak, prawo do przerywania ciąży e, powinno być takie, jak jest w większości krajów europejskich, czyli prawo do tego, żeby kobieta do 12 tygodnia mogła zdecydować tutaj bez konkretnych przesłanek o tym, czy chce być w ciąży, czy nie i uważamy, że klauzula sumienia powinna być zlikwidowana. Dodatkowo uważamy, że powinno się zdekryminalizować aborcję, pomocnictwo w aborcji, bo teraz jest tak, że osoba, która przeprowadza aborcję, może to zrobić jakby w pełni praw. Przerwanie własnej ciąży nie jest w Polsce nielegalne. Ale jeśli na przykład ja pomogę komuś i dam komuś pieniądze na tabletki albo zamówię te tabletki, bo teraz żeby była jasność, w dzisiejszych czasach aborcja wygląda tak, że po prostu przyjmujemy tabletki, w związku z czym hamuje się hormon który utrzymuje, podtrzymuje ciążę, i ciąża po prostu samoczynnie, samoczynnie to poronienie następuje. Więc to już nie są te mity i bajki o podziemiu aborcyjnym. Kobiety przerywają teraz ciążę w swoim domu, robią to legalnie. Ale skąd biorą te tabletki? Z granicę. Jest wiele organizacji, które pomagają, na przykład Women's. łamią web. prawo? Nie, nie łamią prawa, absolutnie nie. W sensie, jakby kobieta ma prawo zamówić każdą, każdą tabletkę, każdy lek którego potrzebuje, więc to nie jest nielegalne zamawianie takich tabletek, więc wręcz przeciwnie, to jest jakby wszystko tutaj jest zgodne z prawem. Te organizacje są zarejestrowane w państwach, gdzie sprzedaż tabletek aborcyjnych jest normalna, więc jakby... Czyli w Polsce nie można ich ścigać? Nie, absolutnie nie. To nie są organizacje, które są zarejestrowane w Polsce, w związku z czym Women on Web szczególnie. To jest, jeśli się nie mylę... Oh. Holenderska organizacja, ale tu musiałabym sprawdzić. W każdym razie od wielu lat pomaga w Polsce i to, co jest kluczowe, to jest właśnie to, że przed 2015 rokiem, czyli przed przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, były możliwości do tego, żeby te ustawę zmienić, żeby do takich sytuacji, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, już nie dochodziło. To znaczy, tak, takie zaostrzenie prawa antyaborcyjnego i taka. Atmosfera y, jakiegoś takiego efektu mrożącego doprowadziły do tego, że po prostu kobiety w ciąży y, nie mogą doczekać się pomocy medycznej, że odmawia im się pomocy, że przyjmuje się, i to lekarze mówią wprost. Y, po prostu takie podejście wyczekujące i sprawia, które są. A nie tracą... sądzi Pani, że to nie jest problem prawa, tylko problem lekarzy, którzy zajmują taką pozycję, zamiast robić to do czego, że tak powiem, zostali wykształceni i są przeznaczeni? No, właśnie, jakby ja myślę, że to jest trochę miks wszystkiego, tak? To znaczy, z jednej strony to są lekarze, którzy przyzwyczaili się do tego, że w Polsce ciąż się nie przerywa, nawet wtedy, kiedy trzeba ratować życie i zdrowie, jak się okazuje, ale z drugiej strony to też jest atmosfera prawna, która się wytworzyła po wyroku Trybunału oraz jakby no całe to podejście de facto po prostu pisowskiego państwa, pisowskiego aparatu, który no próbuje wymusić brak tych aborcji na lekarzach. Ale wie pani, ma pani, ten efekt że się narzuciła Lata nie znajdują pełnego poparcia społecznego. Tutaj polskie społeczeństwo jest też podzielone. Oczywiście, ale jeśli chodzi na przykład właśnie o aborcję, to ponad 70% Polegi Polaków już popiera dostęp do tego Czyli co, referendum? Do tych europejskich standardów. Absolutnie nie referendum. To znaczy, to po prostu powinno być prawo, które powinno wejść w życie. My mamy przygotowane trzy projekty w tym temacie. Wiem, że platforma obywatelska pracuje nad swoim projektem. Ale obiecali więc, wam zmiany, jeżeli wygracie wybory i stworzycie razem rząd? Myślę, że obiecują swoim wyborczyniom. Myślę, że tutaj lewica będzie gwarantem tego, że to prawo zostanie zmienione, więc im silniejsza lewica w kolejnym parlamencie, tym większa, większe prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. Prawdopodobieństwo, ale niepewność. No myślę, że żeby była pewność, to lewica musiałaby mieć to 30 parę procent, więc oczywiście zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby hmm. przemyśleć swoje wybory. Czyli ale... jest taki scenariusz, że, że, że platforma na przykład się wycofa z tych postulatów. Jeżeli zdobędzie władzę? Mam nadzieję, że nie. Mhm. Ale jest jeszcze kilka ważnych rzeczy, którymi również się zajmujemy. Na przykład, przygotowaliśmy projekt Renty Wdowie, czyli tej, projekt tego, że jeżeli umiera jeden ze współmałżonków, to możemy zachować całe swoje świadczenie i połowę renty po zmarłym małżonku albo um, całe świadczenie małżonka i połowę swojego. Myśmy ten projekt składali dwukrotnie. To jest kwestia raz, że projektu poselskiego, który wylądował w zamrażarce, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie chciało go procedować, a z drugiej strony to jest kwestia e, projektu obywatelskiego, pod którym zebraliśmy 200 tysięcy podpisów. Zresztą z Opolszczyzny było tych podpisów Tak, pamiętam, więc... były zbierane rzeczywiście. Posłanka Marcelina Zawisza, Nowa Lewica jest dzisiaj naszym gościem. Na ciąg dalszy rozmowy oczywiście zapraszamy do internetu. Dziękuję bardzo. Ta, ta lista państwa postulatów, socjalnych postulatów jest bardzo długa, bo tutaj są też leki za pięć złotych, jak czytam, druga waloryzacja rent i emerytur, skrócanie tygodnia pracy, no i gdzieś tam przemycone kwestie, z których do tej pory lewica słynęła, czyli kwestie związane z prawami mniejszości. Nie, jest nie takie jest przesunięcie przemocamy. akcentów na, na, na potrzeby kampanii? Nie, nie, nie. Po prostu to jest tak, że my jesteśmy całym pakietem. My lubimy mówić o tym, że mamy dwie nogi. Pierwsza to jest ta noga socjalna, a druga to jest ta noga dotycząca praw człowieka i wydaje nam się po prostu to ważne, żeby z jednej strony podkreślić tę nogę socjalną, ale nie ze względu na to, żeby spychać jakieś postulaty, tylko dlatego, że myślę, że absolutnie nikt nie ma wątpliwości do, odnośnie tego, że lewica nie, na stoi na tej nodze praw. Tego nie, podpowiedzieli, nie bo ja absolutnie ja pamiętam przed nie. Jeszcze, że takim poważnym zarzutem pod adresem lewicy było zawsze to, że właśnie eksponują państwo kwestie związane z tożsamością, z prawami mniejszości, a gdzieś umykają te kwestie socjalne, no, którymi od swego powstania lewica się zajmowała. Nie, no myślę, że to jest po prostu podkreślenie tej nogi, która była dla ludzi trochę mniej oczywista, tak? no bo jak rozmawialiśmy wielokrotnie z wyborcami, to te kwestie praw człowieka były dla nich bardzo zrozumiałe i oczywiste, a te kwestie socjalne trochę. Mniej docierały, więc jakby to takie podkreślanie tych kwestii socjalnych wynika właśnie z tego, że po prostu próbujemy mm, trochę tak, że Wyborca ułudzony w środku nocy jest w stanie powiedzieć trzy socjalne postulaty lewicy. To jest trochę to, co my próbujemy osiągnąć. Mam wrażenie, że nam się to udaje, bo, na przykład, renta wdowa, wydowia to jest dokładnie to, co jest przypisywane lewicy, podniesienie nakładów na ochronę zdrowia, o czym mówimy od bardzo dawna. Byliśmy chyba jedna, jednymi z pierwszych, którzy mówili o tym, że ta ustawa pisowska ona jest tak skonstruowana, żeby oszukiwać wyborców i że przygotowaliśmy jako chyba pierwszy projekt, który odpowiadał właśnie na to oszustwo pisu. Ale również właśnie te leki za 5 zł, bo z jednej strony są te leki, które są darmowe, a z drugiej strony są te leki, które po prostu kupujemy, nawet bez recepty, które czasami potrafią kosztować 200, 300, 500, 600 zł. I to jest absurdalne, że państwo polskie się na to godzi. My do rozważenia mamy różne opcje. Na przykład w systemie niemieckim jest tak, że każdy lek bezpośrednio od razu wchodzi na system refundacji. I dopiero później jest decyzja o tym, czy ta refundacja jest utrzymana, czy nie. W Polsce jest tak, że to firma musi złożyć wniosek refundacyjny, więc nawet jeżeli ministerstwo uważa, że jakiś wniosek, że jakiś lek powinien być refundowany, to dopóki producent nie złoży tego wniosku, to nie ma uprawnienia do tego, żeby ten lek objąć refundacją. To jest absurdalne. Mamy dużo rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia, które mogłyby usprawnić zarówno ten proces leczenia, ale także i organizację pracy ale również takie coś, co mogłoby właśnie wspomóc. Y Kieszenie obywateli, a jednocześnie wspomogłoby budżet państwa, bo warto podkreślić, że te rozwiązania, o których my mówimy, one pomogą e, na przykład zachować ludzi w lepszym zdrowiu, więc oni będą rzadziej korzystać z cl częściej będą pani chodzić sobie, do pracy, tak dłużej słucham. będą pracować. Tak myślę, że no, po wyborach, wiele na to wskazuje, tak wskazują przynajmniej sondaże, Prawo i Sprawiedliwości może zabraknąć trochę głosów do samodzielnych rządów, będzie szukało koalicjanta. No to może. Się uda. Absolutnie jeśli nie uda. Podkreślaliśmy to wielokrotnie. My z Prawem i Sprawiedliwością nie wejdziemy do koalicji. Ja się boję jednego, to znaczy, boję się tego, że przy potencjalnie silnej konfederacji może być utworzony rząd Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, biorąc pod uwagę, że na przykład Konfederacja zapowiada, że. Oni są za tym, żeby przynajmniej większość, może nie większość, ale bardzo dużo ich kandydatów. Bo nie wiem, czy większość, bo nie pytałam wszystkich, więc tutaj wolałabym się zabezpieczyć. Wielu ich kandydatów mówi o tym, że na przykład chciałoby zlikwidować przesłankę aborcji z gwałtu, więc obawiam się, że tutaj zarówno pod Kątem ekonomicznym może być trudniej ludziom przy powstaniu takiego rządu, jak i właśnie kobietom, to, to piekło kobiet, które zostało już wybudowane. Myślę, że może być jeszcze bardziej pogłębione, jeśli by taka koalicja. Powstała, więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby wybierać partie opozycyjne, szczególnie oczywiście tutaj zachęcam do głosowania na lewicę. Mm, a po a rząd mniejszościowy, gdyby powstał i zaproponował no, taki deal polityczny, jak to często bywa, no część z tych państwa postulatów zrealizujemy, jeżeli wy poprzecie nazw innych. Ja myślę, że nie ma co dzielić, skóry na niedźwiedziu. Jesteśmy naprawdę Jasne. trzy tygodnie przed wyborami. Myślę, że wszystko się jeszcze może zdarzyć, prawda? więc lewica ma teraz szczęśliwie trend wzrostowy, więc e, liczymy na to, że, że że, że, że w wielu okręgach, w których do tej pory był jeden mandat, może uda się wywalczyć dwa. Dziękuję bardzo. Marcelina Zawisza, Nowa Lewica. Dziękuję przepięknie. Na Cała rozmowa na radio.opole.pl